Bogato wyposażone sale, nowe pracownie specjalistyczne, zajęcia prowadzone z budżetu unijnego, a także budżetu miasta Bydgoszczy. Za to wszystko dziękujemy. Ale jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia elektroników, teleinformatyków, informatyków nie były postrzegane jako osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zróbmy to z tym. Dlatego mam głęboką nadzieję, że zarówno panu prezydentowi, jak i pani dyrektor wydziału uda się pomóc w spełnieniu naszych marzeń o nowej hali sportowej.